Umiemy już fantastycznie wypisywać komunikaty w konsoli, czy tam w terminalu. Myślę, że jesteśmy już ekspertami, bo możemy wypisać dowolny komunikat. Twoje imię i nazwisko, prognoza pogody na dzisiaj, ale żart na bok, mówmy się, no w ten sposób to my się raczej programować nie nauczymy ani nie napiszemy żadnego ważnego programu, jeżeli tylko będziemy wypisywać komunikaty. Przed nami ogrom wiedzy, a kolejnym klockiem w całej tej układance są zmienne. Ponieważ to dzięki zmiennym w naszej aplikacji będziemy w stanie przechowywać dane. Zmienne pozwalają nam w określonym obszarze pamięci, jakim to się jeszcze o tym troszkę porozmawia, przechowywać dane określonego rodzaju. I tak, żeby stworzyć zmienną w języku Python, możesz na przykład napisać H równa się 23. I w ten sposób możesz w Twojej aplikacji przygotować zmienną o nazwie Age, której przypiszesz wartość 23. Od tej pory wszędzie w Twoim skrypcie, czyli w pliczku o rozszerzeniu PI, gdzie właśnie piszemy kod, możesz używać tej nazwy i tam, gdzie jej użyjesz, dostaniesz wartość 23. Ponieważ w ten sposób stworzyliśmy zmienną, stworzyliśmy w pamięci pewien obszar, który przechowuje tę wartość liczbową, której potem będziemy używać w naszym programie. Ale co to znaczy, że stworzyliśmy w pamięci obszar? Kiedy Twoja aplikacja rusza, wtedy dostaje od Twojego systemu operacyjnego pewien fragment pamięci RAM, pewną ilość pamięci RAM, którą sobie może zarządzać. I w ramach tej przydzielonej pamięci RAM tworzy sobie na przykład takie, jak tutaj widzisz, zmienne. I teraz każda zmienna ma określoną ilość miejsca. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić, Ile miejsca w pamięci zajmuje taka zmienna? Oczywiście, że tak. Będziemy chcieli w tym celu skorzystać ze specjalnej instrukcji. sys.getSizeOf Piszemy taką nazwę i w nawiasie wpisujemy age. W tym momencie ustalimy ile bajtów w pamięci zajmuje zmienna age. W tym momencie myślę, że musisz przerwać to nagranie. I przypomnieć sobie o podstawowych jednostkach, które określają ilości pamięci w komputerze. Bit, byte, a potem kilobajt, megabyte. Poczytaj o tym troszkę, nie jest to skomplikowane. W każdym razie ta instrukcja sys.getsizeof, kiedy jako argument podasz jej h, zwróci informację o tym, ile bajtów pamięci zajmuje liczba, którą przechowuje sobie zmienna age, czyli 23. To co, uruchamiamy nasz program, ctrl shift w 10 na przykład u mnie i dostajemy błąd. Pamiętasz? Nie boimy się błędów. Czytamy. Name sys is not defined. Did you forget to import sys? Zobacz, jak fajne są podpowiedzi Pythona. On ci sugeruje, co masz zrobić. Czy nie zapomniałeś czasami zaimportować Sys? Oh, wszystko fajnie, tylko co to znaczy zaimportować Sys? Od tego ja tutaj jestem, żeby ci to wszystko wytłumaczyć, ale z czasem, kiedy już poznasz takie instrukcje jak właśnie import, o której zaraz powiemy, to w tym momencie taka wskazówka to będzie dla Ciebie sekundka, naprawiasz albo wręcz nawet wygenerujesz sobie prawidłowe rozwiązanie, bo Ci podpowie palczarm i po kłopocie. To o co chodzi z tym import Sys? Wyłączmy na chwilę ten terminal, żeby nam tutaj nie świecił na czerwono. No więc są takie instrukcje, jak na przykład print. Pamiętasz? Print. I tam pisaliśmy komunikat, bodajże hello, czy tam hello. Jeden, dwa, nieważne. Dlaczego, kiedy stosowałem instrukcję print, to po prostu uruchamiałem kod i wszystko działało? A kiedy nagle stosuję sys.getSizeOf to jakieś importy, błędy. O co tu w ogóle chodzi? Otóż w Pythonie niektóre funkcje, tak jak na przykład print, są dostępne globalnie. Jako część wbudowanej tak zwanej przestrzeni nazw. Czyli kiedy chcesz z nich skorzystać, po prostu piszesz te instrukcje, te funkcje i działa. To dlatego, że najczęściej takie funkcje to najprostsze możliwe akcje, które możesz wykonywać w języku programowania, i musi być proste i przyjemne ich pisanie i wywoływanie. Dlatego po prostu trzeba napisać print masz i działa. Na no, niektóre takie jak właśnie sys.getSizeOf, nie są już takie oczywiste w sensie, nie są już aż tak często wykorzystywane, więc dlatego nie są od razu dołączone do naszej aplikacji, żeby na przykład nie były ładowane na samym początku razem z naszym programem, bo to wydłużałoby czas jego uruchamiania, zajmowałoby dodatkową pamięć, dlatego wtedy właśnie trzeba dokonać dodatkowego importa. Trzeba zaimportować odpowiednią bibliotekę, moduł, paczkę, w zależności od tego, co będziemy wykorzystywać, i dopiero wtedy możemy używać to, czego potrzebujemy. Nie przejmuj się, jak widzisz, jeżeli tylko zapomnisz sobie o takim imporcie, interpreter skutecznie ci o nim przypomni. Jeszcze raz odpalmy na szkod, proszę. Mamy na czerwono napisane, co się stało. Żeby już wszystko działało dobrze, musimy teraz udać się na samą górę naszego skryptu. Wyrób sobie nawyk, że jeżeli robimy importy, to najczęściej jest to na samej górze skryptu. Są pewne wyjątki, ale na razie póki co możesz pamiętać, że zawsze robimy to na górze. I piszesz import sys. I w tym momencie, kiedy napiszesz import sys, to od tej pory możesz pisać sys. i ci podpowiada różne funkcje, które w ramach tego modułu masz. Między innymi jedną z tych funkcji jest get. Size of, który pozwala zwracać informację o tym, ile miejsca w pamięci zajmują dane przechowywane przez zmienną taką jak edge. Okej, okay, no to usuwamy teraz to, uruchamiamy nasz kod. To ile miejsca w pamięci zajmuje zmienna edge, a w zasadzie liczba, na którą wskazuje, hmm, gdzie są nasze dane. No oczywiście specjalnie to zrobiłem, żebyś pamiętał, że jeżeli chcesz wypisać jakąkolwiek informację w konsoli, to co musisz zrobić? Musisz napisać print i dopiero w tym princie umieszczasz to co cię interesuje kiedy korzystasz z takich narzędzi jak PyCharm i zapomniałeś sobie o tym że należało obtoczyć to w printa i Powiem tak, nie chce ci się tu wrócić na początek, napisać tego printa. Może się nie chceć, zobaczysz, mając tak zaawansowane ID jak palcharm czy tego typu narzędzia, jesteśmy tak rozpieszczani, dostajemy tyle gotowych podpowiedzi automatycznych akcji, że faktycznie może być kłopot, żeby wrócić na początek linii i coś dopisać. To i tutaj Pejczarm przychodzi ci z pomocą. Wystarczy napisać kropka, print. Nawet nie muszę kończyć, on mi już podpowiada. Enter. I jest, on się sam domyśla, że mam mi obtoczyć w printa 8, czyli to, co było po lewej stronie kropki. I jeżeli teraz odpalę mój kod, to w tym momencie faktycznie dostaję informację, że akurat ta zmienna, a w zasadzie liczba, na którą ta zmienna pokazuje, czyli 23, w pamięci zajmuje 28 bajtów. A co gdybym tu na przykład przechował liczbę 123, odpalam kod? Hmm, też 28 bajtów. A co gdybym przechował taką liczbę? Przepraszam, nie umiem jej przeczytać. Totalny random. Odpalam kod. O, już więcej bajtów. A co gdybym takie coś zapisał? Ile miejsca w pamięci? 56 bajtów. Czy jest jakiś limit? Czy ja tak mogę do jutra? Proszę, napisałem jeszcze coś tam. Ciągle zapisuje mi duże liczby. Co się okazuje? W Pythonie liczby całkowite to są liczby całkowite. Nawet ten duży moloch to jest liczba całkowita, czyli nie posiada żadnej części ułamkowej, może troszkę skrócę, bo dostajemy oczu pląsu. Więc w Pythonie takie duże liczby i ogólnie liczby całkowite możesz przechowywać bez żadnego problemu, bo liczby całkowite nie mają ściśle określonego limitu pojemności. Oczywiście cały czas mówimy o języku Python, bo są inne języki programowania, gdzie taki limit jest, gdzie możesz przechować maksymalnie Taką i taką wartość na plusie, na minusie, koniec. A tu w Pythonie nie. Teoretycznie możesz przechować bardzo duże liczby, co przed chwilą ci udowodniłem. Python dynamicznie alokuje pamięć dla liczb całkowitych i to oznacza, że jeżeli nagle taka liczba jest bardzo, bardzo duża, to on sobie będzie dalej dynamicznie przydzielał jej pamięć no tyle, ile będzie potrzebował. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem, jest tylko i wyłącznie pamięć, która została przydzielona naszej aplikacji. No jeżeli już te liczby będą takie wielkie, a jeszcze będzie ich kilka, a na nich będziemy wykonywać operacje, to może się okazać, że w końcu system operacyjny powie: No nie, teraz to już przesadziłeś. Dlatego pamiętamy o tym, że jest taka możliwość, a zarazem też mamy na uwadze fakt, że za taką dynamiką i taką, taką szeroką możliwością, którą tutaj Patrzą daje, Idzie to, że gdzieś tam pod spodem też jest pewien czas potrzebny, żeby taką elastyczność zachować. W praktyce nie będziemy wykorzystywać aż tak dużych liczb, ale pamiętaj, nie ma tego ograniczenia w języku Python. I w ten sposób poznaliśmy pierwszy rodzaj danych, liczby całkowite, oraz nauczyliśmy się, w jaki sposób używać zmiennej. Czyli możesz stworzyć zmienną, przypisać jej jakąś wartość liczbową. Możesz potem tą zmienną wykorzystywać w różnych miejscach, tak jak właśnie tutaj w przypadku funkcji getSizeOf sprawdzamy dzięki zmiennej age, czy też dzięki tej funkcji sprawdzamy ile zajmuje bajtów pamięci wartość pod zmienną age. Zwróć uwagę, że coraz częściej mówi o print do getSizeOf funkcję. Yy, no na razie tak jak powiedziałem, są to, jest to taka nazwa, która może Ci niewiele mówić w kontekście programowania w języku Python. Spokojnie, niedługo do funkcji dojdziemy. I w ten sposób mamy Pokazane użycie zmiennej. Pokażmy sobie jeszcze jak funkcja Print działa ze zmienną Age. Piszemy Print Age, możemy w każdej chwili po prostu wypisać sobie wartość naszej zmiennej. Na no, akurat jest to taka wartość, może troszkę ją zmniejszę, dam 99, żeby nam się lepiej to oglądało. Proszę bardzo, możesz w bardzo łatwy sposób wypisać sobie wartość zmiennej Age w konsoli w terminalu. Ale możesz również przeplatać wartość twojej zmiennej z komunikatami, które na szczególnie piszesz. Na przykład wiek. Użytkownika to. Jeżeli chcesz teraz powiech użytkownika, to napisać to, wypisać to, tę wartość, która kryje się pod względem h, po prostu możesz napisać plus h. I w ten sposób, kiedy uruchomimy nasz kod, dostajemy. No właśnie, problem. I teraz zwróć uwagę, co się dzieje. Mówiłem ci wcześniej o żółtych podkreśleniach, czyli takich, które pozwolą ci uruchomić kod. No, ale potem, kiedy już ten kod będzie działał, mogą się pojawić jakieś komplikacje. Co dostajemy tutaj? Unexpected type int, possible types, literal string, str. Uruchommy jeszcze nas, nasz kod. I dostajemy komunikat. Can only concatenate str, not int to str. Specjalnie zatem uwaga te komunikaty, żebyś się z nimi oswajał, żebyś wiedział, co się kiedy dzieje. I o co chodzi w tym problemie? Chodzi o to, że w Python mamy znaczek plus. Oczywiście spokojnie, standardowo oznacza on dodawanie. Nawet kiedy pokazywałem ci Interactive Mode i wykonywałeś nie prostą operację, pamiętasz, dodawałem dwie liczby, dostawałem wynik dodawania. Ale plus możesz również używać z napisami. Możesz na przykład zrobić coś takiego. To, co teraz napiszę, jest troszkę bez sensu. Zaraz ci powiem dlaczego. Ale możesz napisać tak, wiek użytkownika to nie wiem, 1 albo 99, ale zapisane jest to w apostrofach, ponieważ przypominam, możemy napisy zapisywać w apostrofach albo w cudzysłowie. I teraz, kiedy odpada mój kod, to jeżeli plus zobaczy po lewej stronie jeden napis, a po drugiej stronie drugi napis. To on wie, że ma je ze sobą połączyć w jeden napis. I tak dostajesz komunikat wiek użytkownika. To 99, widzisz tutaj odstęp, a nawet dwa, dwie spacje, jedna spacja, druga spacja. Wszystko się zgadza. Gdybym usunął tę spację odpadł kod, to dostałbym jedną spację. Więc kiedy plus widzi po jednej albo po drugiej stronie napis, to stara się zrobić to, co przed chwilą Ci pokazałem. Połączyć je, czy też ten napis z czymś innym w jeden napis. No ale Python, kiedy po lewej w tym przypadku stronie widzi napis, a po prawej stronie widzi zmienną, która jest czy też przechowuje liczbę całkowitą. To Python nie wie w jaki sposób ma się wtedy zachować. Jak on ma połączyć? To co on ma do liczby dodać długość napisu czy jednak ma wziąć ten napis i skonkatenować z wartością pozmienną h. Dla Pythona to za dużo, nie ogarnia i błąd gotowy. Dlatego Mamy dwa rozwiązania z tej sytuacji. Przynajmniej dwa przychodzą mi do głowy. Pierwsze z nich to należy skonwertować, czyli przekształcić wartość podzmienną age, czyli 99 do napisu. Jak to zrobić? Wystarczy wykorzystać str i w nawiasie umieścić age. I w ten sposób Python automatycznie, w tym przypadku z 99, zrobi napis. Czyli z 99 przejdzie na 99 w apostofach albo w cudzysłowie. Odpalmy teraz nasz kod, i teraz Python działa. Wie, co ma zrobić. Wie, że aha, tu mam napis, tutaj też mam już napis, w końcu konwersja, więc konkatenuję, łączę. Swoją drogą zauważyłem jedną rzecz po prawej stronie. Napisałem znaczek hash i jakiś tam mój opis. Nie są to na pewno instrukcje języka. Python, a żeby ci to jeszcze bardziej uzmysłowić, to napiszmy konwersja. No nie ma takiej instrukcji w języku Python jak konwersja, proszę. Mogę napisać konwersja, jest błąd mi, może nie będę ci udowadniał, że to nie zadziała. W ten sposób tworzymy komentarze. Jeżeli umieścisz znaczek hash, to od momentu kiedy ten znaczek umieścisz do końca tego wiersza jest tak zwany komentarz, czyli coś czego interpreter nie bierze pod uwagę. Co nie jest w żaden sposób traktowane przez Python jako jakaś instrukcja, tylko jako opis dla nas, który pomaga nam lepiej zrozumieć nasz kod. Ale jeżeli tu zacznę kontynuować opis, to tu już mamy normalnie instrukcję w Python. Pytanie zatem, czy mogę zrobić komentarz na wiele wierszy? Jest to możliwe w Python. Może nie ma typowej instrukcji na komentarz wielowierszowy. Ale możemy posłużyć się tak zwanym multi string, czy też po prostu napisem wielowierszowym I w Pythonie zapisujesz go na przykład poprzez taki potrójny cudzysłów. I wtedy możesz sobie już pisać, na ile chcesz wierszy, komentarz. I Python się na to zgodzi. Nie będzie z tego powodu żadnych problemów. Dlatego mamy już przekształconą liczbę podmienną age do napisu ładnie nam wszystko działa mamy konkatenację ale to ciągle nie jest to co możemy uzyskać w Pythonie ponieważ w Pythonie mamy coś co się nazywa f-strings po prostu f-strings jest to skrót od formatted strings i teraz o co chodzi możesz napisać print komunikat wiek użytkownika to i kontynuować napis, czyli jak widzisz ciągle jestem pomiędzy apostrofami, ale umieszczasz teraz nawias klamrowy, piszesz nazwę zmiennej i na samym początku musisz napisać F. Tak naprawdę nie musiałem tego F dopisywać. W momencie, kiedy zacząłem otwierać nawias klamrowy i pisać H, PyCharm już mi podpowiada, hej, widzę, masz zmienną H, chcesz ją użyć, a ja na to? Zaznaczam ten age czałeczką? Tak. I od razu automatycznie, widzisz, dostajesz F na początku. Dlatego nie musisz tego robić ręcznie. A co tu się w ogóle dzieje? Jeżeli Python zobaczy coś takiego, to interpretuj to tak. Wiek użytkownika to, mm -hmm, muszę tu w napisie osadzić age, czyli muszę sobie go automatycznie przekonwertować do estera, do napisu. Nie musisz wykonywać żadnej dodatkowej akcji. Po prostu odpalasz Twoją aplikację i masz ten sam efekt. Dlatego my częściej będziemy używać właśnie czegoś takiego. A jako ciekawostka na koniec tego nagrania powiem Ci, że możesz w ogóle napisać coś takiego. Age równa się i wtedy Python wie, że nie dość, że ma wypisać wartość zmiany age, to jeszcze ma oznaczyć ją czy też poprzedzić ją komunikatem age równa się. Zobacz, widzisz że jest age równa się. Możesz sobie nawet odstępy zrobić jak masz ochotę, odpalić kod. I wszystko działa. Czego nauczyliśmy się w tej lekcji? W jaki sposób tworzyć naszą pierwszą zmienną? Dowiedzieliśmy się, jak zapisywać do zmiennych liczby całkowite. Jakie są właściwości tego typu danych, czyli w zasadzie nieograniczona wielkość takiego bytu, dopóki nas system operacyjny nie zruga. Nauczyliśmy się, jak sobie odczytywać aktualną ilość bajtów w pamięci, które zajmują dane przechowane przez naszą, przez naszą zmienną. I oczywiście nauczyliśmy się kilku trików odnośnie wypisywania, jak również prowadziliśmy komentarze. Całkiem sporo, jak na jedno z pierwszych nagrań z postaw programowania, a przed nami cały kurs. Także spokojnie, dowiesz się tutaj jeszcze dużo, dużo rzeczy. Na razie przeanalizuj to, co się wydarzyło i przechodzimy dalej.